Drugie malowidło Rafaela przedstawiające cud eucharystyczny w Bolsenie, wydarzenie z XIII wieku, niech sobie oglądną wszyscy ci biskupi i kapłani, którzy podczas trwania epidemii wydumanego koronawirusa podpisują się przed piekłem udzielaniem Komunii Świętej na rękę, twierdząc, że nie jest ważne, w jaki sposób przyjmujemy Komunię Świętą, bo najważniejsza jest ewangelizacja. Ci pasterze kościelni takim stwierdzeniem wykazują, że brak im logicznego myślenia. Bo czymże jest ewangelizacja, jak nie rozbudzeniem wiary w ludziach, a nie jako uwieńczeniem tego procesu jest wiara w realną obecność Boga w Komunii Świętej i wyrażenie tej wiary na zewnątrz swoją fizyczną postawą. A jakąż postawą najbardziej wyrażam wiarę w majestat Boga żywego, obecnego pod kruszyną chleba, jeśli nie padnięciem na kolana przed tym majestatem. Tak to przecież przedstawił Rafael Santi na swoim malowidle. Ale nie powinniśmy się dziwić takiego braku logiki, bo jeden z tych pasterzy popisał się niedawno na jakimś spotkaniu z żydowską sektą bluźnierczym stwierdzeniem, że żadna religia nie ma monopolu na prawdę. Otóż ma. Jest nią religia założona przez Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka, który jest prawdą. A zatem zbluźnił ów hierarcha, zadając kłam dziełu Chrystusa. I nic mu za to nie grozi, bo takim na tej ziemi wszystko uchodzi na sucho. Na sprawiedliwość musimy więc poczekać do dnia sądu Bożego. Dzisiaj, gdy panuje powszechny brak wiary w realną obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej, gdy brak jest szacunku ludzkiego w sposobie przyjmowania Zbawiciela, to zwłaszcza wtedy, gdy nam grozi choroba, winniśmy przymnażać czci Zbawicielowi, a nie ją umniejszać. Decyzję o przyjmowaniu gościa z nieba w sposób nonszalancki, podparte bzdurami o powrocie do starożytnego zwyczaju, radują tylko diabła, który zaciera swe włochate łapska, bo przy okazji ogłoszonej epidemii ugrał swoje. Pomniejszono cześć należną Bogu w Komunii Świętej. A jeśli do tego jeszcze kapłani mówią przy mnie archeologu o starożytnym zwyczaju, archeologu, który jest starożytnikiem par excellence, to dostaje człowiek białej gorączki. Starsi, pamiętacie, czyniono to przy balaskach nakrytych białym płótnem, które zakrywało ręce klęczących wiernych. W ten sposób dawano maksymalne zabezpieczenie Panu Jezusowi przed upadkiem na ziemię. Ale od kilkudziesięciu już lat nikt prawie tak nie czyni. Dlaczego? Bo usunięto balaski z kościołów
a wiernych zaczęto uczyć przyjmowania Komunii Świętej na stojąco, a w większości krajów świata dodatkowo na rękę, mówiąc, że zewnętrzna postawa nie jest ważna, ale wewnętrzne nastawienie. Jedna siostra zakonna w mieście, którego imienia nie powiem, żeby nie umniejszyć znaczenia temu miastu, gdy wszyscy pozostali wierni przyjmowali na kolanach Pana Jezusa, nie chciała przyjąć na klęcząco Komunii Świętej, mówiąc, że ona w duchu upada przed Chrystusem na kolana. To błąd, bo winna ta siostra wiedzieć, że gdy chodzi o kult Boży, sam element wewnętrzny nie wystarczy, ponieważ Bóg stał się człowiekiem i stał się widzialny. Uwielbienie tylko w duchu hostii świętej podczas rozdawania Komunii Świętej jest niewspółmierne do tajemnicy wcielenia. Taki kult jest protestancki i fundamentalnie gnostycki, czyli arogancki w stosunku do zwykłych wiernych. No popatrzmy na siebie samych. Człowiek z istoty jest widzialny i fizyczny, widzimy siebie nawzajem. Dlatego również kult oddawany eucharystycznemu ciału Chrystusa w rycie Komunii Świętej powinien być zewnętrzny i fizyczny. Taki kult eucharystyczny jest zgodny z naszą naturą. Tak więc zbliżając się do boskiego ciała Chrystusa w momencie Komunii Świętej, wierny powinien ofiarować Chrystusowi nie tylko wewnętrzną część, czystość duszy, co jest oczywiste, lecz także akt zewnętrznej adoracji uczyniony i swoim ciałem, by pozdrowić go, klękając w postawie pokory, duchowego dziecięstwa, otwierając usta i pozwalając się nakarmić przez Chrystusa za pośrednictwem dłoni tylko kapłańskich, żadnych innych, który podczas mszy świętej działa in persona Christi, w zastępstwie Chrystusa. Skoro Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie powiększa swoją ofiarę, czyniąc się jeszcze mniejszym, to czy nie ma prawa z naszej strony do jeszcze większej czci? Tymczasem bardzo wielu katolików winno czuć się zawstydzonymi z powodu braku szacunku wobec naszego Pana. Spróbujcie wejść do synagogi i tam rozmawiać lub zachowywać się w nieodpowiedni sposób. Zostaniecie wyproszeni. Zanim wejdziecie do meczetu, wymaga się od was zdjęcia obuwia. I słusznie. Niejednokrotnie sposób okazywania szacunku przez innych o wiele przewyższa nasz szacunek wobec prawdziwego Boga. Dlaczego w Kościele katolickim traktujemy naszego Pana Jezusa w taki sposób, że gdyby ktoś nas tak potraktował, to byśmy się poczuli urażeni? Dlaczego jesteśmy tak przewrażliwieni, kiedy zostaje dotknięta nasza przecież mało znacząca godność, a jednocześnie tak mało wrażliwi, kiedy w grę wchodzi cześć naszego Pana? A zatem złóżmy Panu ten pierwszy hołd uczuciem szacunku, padając na kolana, skoro tylko znajdziemy się przed Jego obliczem. Wszak prawdziwa wielkość potwierdza, że nią jest, gdy się pochyla. Nigdy człowiek nie jest tak wielki, jak wtedy, gdy klęczy. Jest prawdą, że nasze największe grzechy przeciwko wierze
są następstwem braku szacunku wobec Pana Jezusa obecnego w Komunii Świętej. Święty Jan Fischer, biskup i męczennik, już w XVI wieku zauważył, że kiedy obserwuje się uważnie okresy duchowego rozkwitu Kościoła i czasy degeneracji Kościoła oraz podejmowane raz po raz jego reformy, dochodzi się do wniosku, że przyczyną degeneracji w Kościele są prawie zawsze nonszalancja i nadużycia w podejściu do Najświętszego Sakramentu Ołtarza. A zatem przyjmujmy eucharystycznego Pana w geście pokory i uniżenia, otwierając usta i przyjmując w ten sposób Świętego Świętych, Króla Wszechświata w małej świętej hostii. Wszak Panie, jeżeli mamy Ciebie w Eucharystii, mamy wszystko, niczego nam nie brak. Tak więc katolik powinien traktować Eucharystię, Najświętszy Sakrament, tak jak Matka Boża, apostołowie, jak nasi rodzice, dziadkowie i tak jak chrześcijanie wszystkich czasów, wedle zachęty, miej odwagę okazać Chrystusowi taki szacunek, do jakiego tylko jesteś zdolny. Jak mówi święty Tomasz z Akwinu, ile zdołasz, sław go śmiało. W momencie Komunii Świętej, gdy przyjmuję konsekrowaną hostię, wskazane są maksymalne przejawy pobożności oraz adoracji wewnętrznej, co jest oczywiste, i zewnętrznej. Fakt, że hostia jest taka malutka, w żaden sposób nie upoważnia nikogo do traktowania jej podczas Komunii Świętej bez należnych oznak czci. A przecież w Kościele naszych czasów najmniejszą, najbardziej kruchą i najbardziej bezbronną osobą jest Pan Jezus pod postaciami eucharystycznymi podczas Komunii Świętej. Więc skoro tak jest, to tym bardziej z naszej strony należy Mu okazać najwyższą cześć i pokorę. Od kilkudziesięciu z górą lat obserwujemy proces powszechnego odejścia od wiary w realną obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej w naszym Kościele katolickim. I winni są temu sami kapłani. Kto z nich pamięta o przepisie kościelnym mówiącym jasno, kto może dotykać rzeczy poświęconych kultowi Bożemu? Sobór Trydencki poucza, aby jak najskuteczniej ochronić godność tak dostojnego sakramentu, władzę udzielania go zastrzeżono wyłącznie dla kapłana. Kościół zakazał również na mocy swojego prawa, by nikt, oprócz osób konsekrowanych, poza przypadkami wielkiej konieczności, nie śmiał dotykać lub podawać naczyń liturgicznych, bielizny kielichowej czy innych sprzętów koniecznych do jej sprawowania. Zarówno kapłani, jak i wierni mogą więc zrozumieć, jak wielka powinna być pobożność i świętość tych, którzy mają konsekrować, rozdawać czy przyjmować Eucharystię. Kto z kapłanów, nawet gorliwych, wie o tym przeczytanym przed chwilą przepisie? I dlaczego go nagminnie łamie, pozwalając, by ministranci przynosili, rozkładali na ołtarzu naczynia liturgiczne i zanosili je z powrotem do Eucharystii? Przecież ten przepis nadal obowiązuje w Kościele.
mały krok w kierunku tego, by święte rzeczy zastrzeżone tylko dla kapłanów spowszedniały, straciły swoje święte znaczenie i w oczach tych młodych ludzi i kapłanów. Ale zostawmy zwykłych wiernych służących przy ołtarzu w spokoju. Weźmy samych kapłanów. Jak powoli wyzbywają się poczucia, że tylko oni zastępują podczas mszy świętej Chrystusa i tylko oni mogą dotykać rękami Jego najświętszego ciała i krwi. W dawnych święceniach kapłańskich świeżo upieczony kapłan miał natłuszczane dwa palce oliwą specjalną, tłuszczem specjalnym, bo dotykał nimi konsekrowanego ciała Chrystusa. I istotnie, gdy kapłan w momencie przeistoczenia sprawia mocą Chrystusowych słów, że trzymany chleb w tych dwóch palcach staje się ciałem Zbawiciela, trzymał te palce złączone aż do momentu, kiedy po komunii świętej wiernych ministrant oblał je trzymane nad kielichem strugą wody, którą następnie kapłan z niego wypija. Kto dzisiaj z kapłanów tak czyni? Zwróćcie na to uwagę, na mszach świętych. Kto z kapłanów trzyma tak te dwa palce jednej i drugiej ręki? Nie czynią tak, bo nie znają, jakie to ma znaczenie, więc przypomnijmy to znaczenie. W starożytnym prawie rzymskim istniały rzeczy zwane extra commercium, to znaczy takie, których nie wolno było sprzedawać. Były dwa rodzaje tych rzeczy. Extra divini iuris, czyli zastrzeżone bóstwu, do których należały cmentarze, posągi bóstw, świątynie, opiekuńcze bóstwa bram wiodących do miasta. I były rzeczy przynależne ludziom extra humani iuris. I do nich należały drogi, rzeki i morze. To nie podlegało sprzedaży. I połączone palce kapłana odwołują się do tego rzymskiego prawa. Z chwilą, gdy dotknęły ciała pańskiego podczas konsekracji, zostały wyłączone ze zwykłego użytku i należą nie do kapłana, tylko do Boga. Dlatego kapłan nie śmie na rękę przyjąć Pana Jezusa tylko w te dwa palce. Jakim prawem więc przyjmuje się komunię świętą na łapę? I to nie kapłan, tylko zwykły wierny. Jakim prawem? Ale kto dzisiaj uczy młodych kapłanów tego, co wam przed chwilą powiedziałem? Skąd mają o tym wiedzieć? Nikt ich tego nie uczy.